Kolejny piękny, słoneczny dzień wyruszamy do Parku Narodowego Cotopaxi. Po drodze po raz kolejny możemy podziwiać panoramę Quito. Cotopaxi w sąsiedztwie Quito. Na horyzoncie już widać Cotopaxi. Wulkan jest oddalony od Quito około 50 km. Podwójny szczyt góry i Inicas. A to już wjazd na teren Parku Narodowego Cotopaxi. Cotopaxi wznosi się na wysokość 5897 metrów i jest drugim pod względem wysokości szczytem w Ekwadorze. Ma kształt niemal idealnego stożka o podstawie, której średnica liczy 22 km. Wierzchołek wieńczy krater o wymiarach 800 na 550 metrów. Cotopaxi jest czynnym wulkanem. Pojazdami z napędem na 4 koła można dojechać do parkingu położonego u podnóża wulkanu na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza. Stąd grupy turystów wyruszają do górskiego schroniska. Schronisko jest położone na wysokości 4800 metrów. Wybudowano je w 1971 roku. Stoki wulkanu pokryte są lodowcem, mimo że leży on w pobliżu równika. Na wysokości 3890 metrów nad poziomem morza, niemal u stóp Cotopaxi, leży jezioro Limpiopungo o powierzchni około 20 hektarów. Jest zasilane przez wody z lodowca na Cotopaxi.